Sponsorem programu jest PKN Orlen S.A. Szanowni Państwo, teraz porozmawiamy o tajnikach ekonomicznej jazdy, a konkretnie porozmawiamy o paliwach. No i w naszym studiu jest Jarosław Brzyski, ekspert PKN Orlen. Dzień dobry. A także absolutna sensacja w studiu u nas. Jacek Czachor, motocyklista, członek Orlen Team, a także no, 15 razy startował w rajdzie Dakar. 2 razy w pierwszej dziesiątce. Nie pomyliłem się. Chyba 5 razy w pierwszej dziesiątce. No i ja już... Na pewno najlepsze miejsce Polaka w rajdzie. Najważniejsze, że 15 razy na mecie. 15 razy no właśnie, to jest najważniejsze. Ja już spaliłem rozmowę na samym wstępie, ale jeżeli chodzi o będziemy teraz palić już tylko paliwo, bo dużo się mówi o tym, o dobrym paliwie, o dobrych stacjach paliw, o złych stacjach paliw, no i teraz odróżnijmy, bo mój ojciec zawsze mówił, nie tankuj na gdzieś tam, gdzie nie, na takich tak zwanych no-name'ach. Czy to prawda? Tutaj się w pełni z Państwem zgadzam. To jest prawda. Paliwa najpierw byśmy musieli powiedzieć, co to jest dobre, co to jest złe paliwo. No właśnie, to porozmawiajmy o tym. Tak naprawdę dobre paliwo to jest to paliwo, które spełnia wszystkie wymagania, które daje zarówno producent samochodu, które daje minister w odpowiednim rozporządzeniu. I tutaj, jeżeli to minimum jest spełnione, to to paliwo można już traktować jako dobre. Tylko kwestia tego, gdzie tankujemy, jest równie ważna, gdyż oprócz samego paliwa, które jest dostarczane na stację paliw, ważna jest też infrastruktura, która utrzymuje to paliwo. Paliwo utrzymywane w zbiornikach stacji paliw, którędy dystrybutorami, którędy wypływa ta całość, powinna być zgrana i pilnowana od początku do końca, tak żeby to paliwo utrzymało swoje wszystkie właściwości i nie mogło ich stracić po drodze. Pan jest mistrzem dynamicznej jazdy. No i proszę powiedzieć, jakie paliwo pan wybiera? No w sporcie to my musimy mieć określone paliwo i no te które ma najwięcej oktan, gdyż komputery już mamy w samochodach tak ustawione, że jakbyśmy zatankowali paliwo o mniejszych oktanach, to by nam silnik źle pracował. Wysiadł. Tak, silnik by wysiadł, ciężko by było dojechać do mety. A ogólnie jeszcze polega to na tym, że u nas jest tak, że jeździmy na różnych wysokościach i to już jest inżynier, który ustawia. Mhm. I tam w sporcie w ogóle nie polega na tym, żeby jak najmniej palić paliwa, tylko jak najszybciej dojechać do mety. Aha, czyli tak. No właśnie, ale my też jakby jeździmy codziennie i też trzeba jakoś dojechać do tej mety. No i teraz jest pytanie, bo zawsze się pojawia, jak dobrze jeździć, bo to jest dość ciekawa rzecz, bo ja na przykład trochę jeżdżę z moją mamą i mam wrażenie, że ona trochę zajeżdża to i to zajeżdża samochód, jak już tak jedzie na wysokich obrotach. Czy jest coś takiego jak dobre jeżdżenie samochodem? Przede wszystkim jak ruszamy, to trzeba ruszyć... Z jedynki. No, wiadomo, ale nie tak bardzo wolno, tylko ten samochód przyciągnąć do odpowiednich obrotów, to w zależności od silnika jeszcze, ale to jest między 2 a 2,5 tysiąca obrotów. Szybko zmieniamy biegi, żebyśmy doszli do tego ostatniego biegu. No i wtedy, jak już jedziemy w granicach 80-90 na godzinę, no to powinien samochód jak najmniej palić. Ale jeszcze dodatkowo jak najmniej hamować, przewidywać drogę, samochód, żeby był lekki, na przykład niepotrzebne są bagażniki. No to różne są jakieś sytuacje, żeby oszczędzić ten litr czy pół litra. Klimatyzacja. Oczywiście klimatyzacja moim zdaniem powinna być włączona, ale na przykład już otwarte okno przy dużej prędkości, jak jedziemy, to nie. Ale ja wychodzę z założenia, że musi być i ekonomicznie, i też musi być tak, żebyśmy komfortowo jechali. Także jazda o kropelkę czasami nie za bardzo się opłaca, bo zaoszczędzimy pół litra, a może być też bardzo niebezpiecznie, jak na przykład za wolno jedziemy. No właśnie, pan to na pewno 80 nie jeździ po ulicy. Staram się jeździć zgodnie z przepisami i nie jestem, ja się wyżywam na zawodach. Czyli tam pan się wyżywa i rzeczywiście na ulicy już jest trochę adrenalina. Muszę przyznać, że w Polsce ludzie za szybko jeżdżą, bo jak się jedzie nawet na autostradzie, no to 140 na godzinę dozwolona prędkość to wcale nie jest szybko. Ale oni się wyżywają na autostradzie. No to nie jest dobre, bo tak naprawdę ani szybciej nie jeździmy, jak jeździmy z rywami, i ani też szybciej nie dojeżdżamy. Ja chciałem zapytać pana Jarosława, bo od lat słyszymy o chrzczeniu paliwa tak zwanym, tak? Czyli dolewaniu, czy to jest rzeczywiście dolewanie wody i czy ten proceder w naszym kraju jest dość częsty?
Znaczy to jest tak, przede wszystkim chrzczenie paliwa już wyszło, że tak powiem, z mody. A z mody, jak i z możliwości technicznych. Aktualnie każda stacja, każdego koncernu większego, w tym PKN Orlen, jest tak zorganizowana, że nie ma absolutnie żadnej możliwości na to, aby paliwo było chrzczone. A co to znaczy dobrze zorganizowana? Bo to jest ciekawe. Dobrze zorganizowana w tym temacie, że kontrola jakości czy jakość jest pilnowana od produkcji poprzez terminale stacji paliw, kiedy cysterna jedzie na tą stację paliw. Ona jedzie z punktu A do punktu B. Nie ma możliwości, aby się zatrzymała, aby cokolwiek było dolane, odlane, zamieszane. Dokładnie to samo paliwo, co wyjeżdża z płotu rafinerii, dojeżdża na stację paliw. Do tej stacji paliw wpada dokładnie do tego dedykowanego zbiornika, dedykowanego paliwa, które jest monitorowane na bieżąco. Mamy podgląd do każdego zbiornika, każdej stacji paliw, na kliknięcie myszki widzimy wszystko, co się dzieje, jaka jest zawartość paliwa, czy ewentualnie znajduje się jakakolwiek woda, gdyż woda w paliwie jest zjawiskiem stosunkowo naturalnym i to również zdarza się w bakach klientów. Czasem to wtedy trafia w nas, że dolaliśmy klientowi wodę, bo paliwo było chrzczone, a to nie działa do końca w ten sposób, gdyż woda znajduje się w powietrzu. W momencie, kiedy spalane jest paliwo w baku samochodu, to ta przestrzeń pusta nie jest zasysana w te powietrze, w tą przestrzeń wpada powietrze, które jest tak czy inaczej zawilgocone. Wtedy, kiedy spada temperatura, ta woda delikatnie się skrapla na ściankach i w minimalnych ilościach się znajduje w baku klienta. Stąd się ewentualnie bierze woda tam, a w stacjach paliw, tak jak wspomniałem, każdy zbiornik, każdy element na stacji jest kontrolowany pod kątem zarówno jakościowym, jak i zawartości tej przysłowiowej chrzczonej wody, bądź czegoś innego, produktu o innej gęstości niż zadedykowane paliwo. Ja jeszcze chciałem zapytać, jakie są rodzaje dobrego, nowoczesnego paliwa? Bo teraz, szczerze mówiąc, jak przyjeżdża się na stację benzynową, to trochę jesteśmy zaatakowani różnymi hasłami reklamowymi. Aktywne, nieaktywne, inteligentne paliwo. I teraz, właśnie teraz chciałem zapytać... I teraz blondynka przychodzi na stację i ja, przepraszam pana. Ja na przykład miałam dwa samochody, jeden na ropę, drugi na benzynę i naprawdę się gubiłam. Przepraszam, które mam zatankować? Tak. No właśnie, więc jakie są rodzaje tego paliwa? Nie, tutaj pierwszą podpowiedzią są oznakowania na stacji paliw. Jak i czyli klasyczne. Klasyczne. Klasyczna 95, podpowiedź 95, 98. Jeżeli są podane liczba oktanowa, to jest to benzyna. Jeżeli nie jest podana liczba oktanowa, to zazwyczaj jest podane albo słowo diesel, albo olej napędowy. A dodatkowo do tego są oznaczenia na pistoletach. Zielone pistolety na stacji paliw oznaczają benzynę, a czarne pistolety na stacjach paliw oznaczają olej napędowy. To jest zunifikowane oznaczenie, także jeżeli pojedziemy do Czech, do Niemiec, na Litwę, jeżeli złapiemy zielony pistolet, jesteśmy pewni, że to jest benzyna. Czy to jest benzyna do końca przystosowana do samochodu naszego, to tutaj pierwszą też podpowiedzią jest albo klapka wlewowa, gdzie jest oznaczone, jeśli jest to benzynowy samochód, jest napis minimum 95, minimum 98. Albo do instrukcji albo do instrukcji, to już tak, też najlepiej można spojrzeć. Ale właśnie zastanawiam się, cały czas, czy wybierać 95 czy 98, bo właśnie czasem, tutaj... czasem się tych oktanów nie wykorzystuje, ktoś mówi, a lepiej lej 98. No i właśnie zależy od silnika. Jak jest silnik, no można powiedzieć, bardziej sportowy, wyżyłowany, no to wtedy lepiej lać paliwo 98, ale to jest zawsze w instrukcji samochodu, producent zaleca, jakie paliwo trzeba lać. I nie wychodzi się raczej przed szereg, że tak powiem. Nie, bo ludzie myślą, że na przykład jak naleją 98 paliwo, no to ten samochód będzie żywszy, będzie mniej palił, a czasami ten samochód nie wymaga takiego paliwa. Ale co to znaczy ekojazda? Bo teraz powstaje coś takiego, no takie hasło. No to znaczy, żeby jechać, no można powiedzieć o kropelkę, żeby jak najmniej samochód spalił ekonomicznie, żeby to była, żeby ta jazda była. No ja takiej jazdy nie lubię, tak naprawdę. To jest ciężka jazda, czasami dosyć niebezpieczna. No ale jak ktoś lubi na przykład powalczyć o te pół litra, o litr, no to tak. Umówmy się, pan mnie liczy. Też nie lubię jazdy, jak ktoś przekręca samochód, wyprzedza mnie bardzo niebezpiecznie. To też jest bardzo, bardzo niedobra jazda. Ale są takie paliwa, które czyszczą silnik? Czy to po prostu właśnie chodzi o to, żeby
żeby te wysoko. Nie, nie, no wiadomo, że nie możemy też jeździć bardzo wolno, tylko musimy ten samochód czasami, jak mamy turbiny, przepalić. Mhm. To nie można jeździć cały czas poniżej na przykład 2000 obrotów, bo ten samochód po prostu się zepsuje wcześniej czy później. To jest taki mit, że kupujemy samochód od starszego pana, który jedzie wolno, po prostu jeździ z domu do pracy i ten samochód ma tam 10 lat, no bo jednak trzeba troszeczkę to, co nie, pan powiedział. Przede wszystkim w ekojeździe musimy dbać o stan opon, o ciśnienie w oponach, bo to jest bardzo ważne. Musimy dbać o przegląd samochodu, bo też jeśli samochód jest sprawny, ma dobre amortyzatory, to też będzie mniej palił. Pan współpracuje z PKN Orlen. Dlaczego pan wybrał akurat PKN Orlen? No to już jest moja przygoda od 99 roku. To była firma, która zaufała mi i wypuściła mnie na rajd, o którym marzyłem, o rajd Dakar. Jako pierwszy Polak wystartowałem i dojechałem do mety. No i tak ta przygoda trwa do tej pory, za co jestem bardzo wdzięczny. No i korzystam z produktów Orlenu. Przede wszystkim samochodem jeździmy teraz z markiem benzynowym, no to z paliwa Verwy nie narzekamy. Właśnie, ale czym się różni to paliwo sportowe od takiego zwyczajnego? Bo to jest dość ciekawa rzecz. Przynajmniej dla nas. No właśnie. Ja od dzisiaj wlewam tylko sportowe. Na pewno. Sportowe paliwo to w ogóle jest takie, które w naszym sporcie raczej nie możemy lać. To jest paliwo do Formuły 1 o oktanach powyżej 100. No i to już jest paliwo dosyć drogie, niedostępne. Na zwykłych, normalnych stacjach, bo na stacjach takich normalnych to jest paliwo do samochodów, na których jeździmy. I jak na przykład nalejemy takie paliwo wysokooktanowe do naszych samochodów, to też to nie jest dobre dla silnika. A czy dobre paliwo oznacza zawsze wyższą cenę? Nie zawsze. To też nie do końca zgodzę. Dobre paliwo oznacza wyższą cenę, gdyż trzeba sobie przełożyć stosunek jakby jakości do ceny. Jeżeli idziemy w kwestii, już teraz mamy na przykład olejów napędowych, co na razie pomijaliśmy. Jest paliwo o zwykłej liczbie cetanowej i paliwo na przykład w naszym przypadku werwałem o podwyższonej liczbie cetanowej, znacząco powyżej wymagania normatywne. Także tutaj jest pewna coś dodatkowego, których nie dostaje. Dodatkowo było wspomniane elementy czyszczące. Zarówno w paliwie Verwa 98, jak i Verwa N mamy podwyższoną jakby zawartość dodatków czyszczących, antyutleniających, antypiennych, wszystkiego rodzaju innego. Także tutaj jest addytywacja. To nie jest, nie tylko się płaci za nazwę, że ktoś jeździ na Verwie i przez to jest płaci za prawie dokładnie to samo. Nie, tutaj jest dodatkowe jakby takie premium, które klienci otrzymują, które każdy z nas tankując i jeżdżąc w naszym samochodzie może odczuć pozytywnie. Pan prywatnie tankuje Verwę? Ja tak na co dzień? Tak, prywatnie tankuję Verwę. No niestety, może nie, ale mam prywatnie samochody diesla i bardziej ekonomiczne są te samochody. Jeszcze chciałem zapytać o rzecz, która się zdarza, przepraszam, blondynką i mnie. Bo być może co trzeba zrobić, jeżeli się wydarzy taki czasem wypadek, bo słyszałem ostatnio, to nie ja, od razu mówię, że ktoś wlał po prostu olej do samochodu. Co wtedy trzeba, że tak powiem, wykonać i do kogo się zgłosić na stacji, żeby nam pomógł? Bo ja zadzwonię jeszcze raz do warsztatu raczej. Jest pierwsze zabezpieczenie, które pozwala nam to ominąć. Tak naprawdę średnica pistoletów, czyli dystrybutorów benzyny i oleju napędowego jest różna. Ale są ludzie, którzy się uprą i będą lać. Ci, co się uprą i będą lać. Ciężko mi ten naprawdę pistolet. Mówię, coś się dzieje, coś nie tak. A po prostu ja wlewałam ON do benzyny. No i w tym przypadku, jeśli to się zdarzy, to najlepiej nie odpalać samochodu. No właśnie. Jak się go nie odpali, to spuścić paliwo później. A jak się odpali, to już jest większa robota. Ale właśnie, co się może wydarzyć, że tak powiem, technicznie w samochodzie? Silnikiem właśnie. Jeżeli się wleje, to nie to, co trzeba. Zatrzemy go, czy coś się wydarzy? I pojedziemy, o. Samo zatarcie niedaleko państwo nie pojedziecie. To powiem, że jeżeli się wleje, też w zależności od tego, ile do ilu, może w ten sposób, ale zwyczaj jak jedziemy tankować na stację paliw, to nie zatankować 5 litrów do 40, tylko odwrotnie. I w tym przypadku pomyłka, po pierwsze, może być kosztowna,
jeśli odjedziemy spod dystrybutora, bo w momencie, kiedy silnik jeszcze zaciągnie, że tak uproszczę, paliwo, które było dotychczas w układzie, czyli to prawidłowe, benzynę w przypadku benzyny, czy olej w przypadku oleju, to jeszcze samochód odjedzie kawałek, ale w momencie, kiedy paliwo o złej gęstości, o innych parametrach spalania dostanie się do komory silnika, to ten silnik nie będzie pracował prawidłowo, czy w przypadku oleju napędowego układ wtryskowy nie zapada odpowiedniej ilości paliwa do układu spalania i silnik po prostu stanie. Ale jest w ogóle taka możliwość u Państwa gdzieś jakiś numer telefonu, żeby można było zadzwonić, gdyby coś takiego wydarzyło od razu na stacji paliw? Znaczy na samej stacji paliw każdy pracownik jest bardzo pomocny. Zakładam, że możemy podejść do, zarówno do pracownika za kasą, po prostu kierownika stacji, kierownika zmiany w tym momencie i tutaj zarówno z pomocy wezwania assistance, czy z pomocy jakby technologicznej, czyli wytłumaczenia tego, co robić, czego nie robić, to każdy pracownik będzie świadomy, żeby pomóc potencjalnemu nieszczęśliwemu klientowi. Bardzo dziękujemy. Czyli okazuje się, że jest możliwa jazda tanim kosztem. No, nasz mistrz nie lubi jazdy ekologicznej, ale lubi jazdę ekonomiczną, prawda? Tak. Także zachęcamy Państwa do dobrego paliwa, teraz szczególnie przed wakacjami, gdzie dalekie podróże nas czekają. Naszymi gośćmi był pan Jarosław Brzyski oraz mistrz, który pojechał najwyżej z Polaków. Zawsze do mety. Ale zawsze do mety to za mało. Po prostu najlepsze miejsce Polaka na rajdzie, prawda? Tak. Dziękujemy, że pan znalazł dla nas czas. Naszym gościem był pan Jacek Czachor. Sponsorem programu był PKN Orlen S.A.